Dzień dobry, Adam. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia, proszę pana? Pszczoły będziemy pozyskiwać ze ściany, z resortu, do siebie na farmę. Pozyskiwać, w sensie, że będziesz... Tak, przeniesiemy je stąd. Wytniemy te plastry, włożymy je tutaj. Te gumki będą, żeby to nie wypadło. Włożymy tutaj do ula. Poczekamy, aż pszczoły się zlecą, bo jeżeli zabierzemy stamtąd matkę i damy ją tutaj, to feromony matki spowodują, że te pszczoły tutaj przylecą i one, I jak później je zawieziecie tam na plantację, to one tam zostaną? W sensie nie będą chciały wrócić tutaj do domu? Jeżeli wywieziemy je więcej niż, dajmy na to, jakieś 2 kilometry, to one już nie wiedzą gdzie. Gdybyśmy przenieśli je na przykład gdzieś bliżej, no to będzie problem. Tylko to musimy zrobić w nocy. Czyli one będą sobie spały. Tak, znaczy jak zaskoczenia będą, je weźmiecie. Chodzi o to, że jak będą już w ogóle. Czyli do góry wajkę tą. Jak do góry, w sensie? No tak mocno. Aha. Sobie zobaczymy. Adam, opowiadaj. To jest dymiarka? Tak. Po co, dlaczego? No żeby uspokoić pszczoły, tak pokrótce mówiąc. Dym powoduje to, że pszczoły stają się spokojniejsze. Aha. Tak prosto wam powiem. Czyli jak strzelą sobie dymka, to się... No one się najadają wtedy po prostu miodem i są takie bardziej ospałe, mniej siły żądlić mają. Plaster to jest jeden... Ale nie powiedziałeś najważniejszego. Tak, dym to jest symulacja pożaru. No, ognia, nie? Że coś się pali i one po prostu przygotowują się do ucieczki, nie? Więc dlatego się najadają i tak dalej, nie? Stają się spokojniejsze. Czyli będziemy po kolei przenosili każdy z tych plastrów. Dobra, tak. Teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Dobrze, jakbyście to zrobili... Dobra, dość dobrze, one się złożyły strasznie. Wycina Adam pierwszy plaster. My. Dlaczego ja nie mam nic na twarzy, żeby osłonić się? Pierwszy plaster. Wpięty, wycięty. Pusty. I instalowany. Pusty plaster jest. To jeszcze zagospodarują go. Tak, one go dopiero teraz wybudowały, ale nie mają też, widać, że nie ma jakiegoś dużego pożytku, czyli nie mają co zbierać za bardzo, bo nie ma pokarmu. Mało kwiatów. Misza, pomóż podnieść. Czyli cukru trzeba im podać. Tak, będziemy im podawać cukier. Cukrzyć. No, podamy im cukier z wodą, syrop, żeby sobie... No honey. A skąd wiesz, gdzie jest królowa? Będziemy jej szukać. Taka duża będzie. Nie produkuje. Sensacją, wszyscy nagrywają. Tylko ja tutaj pracuję z Adamem. Zrobiłem dla niego kolejną kratkę. Jak robisz jak Adam, machaj. Ujęcie z siekierą. Ja też tu pracuję na rąbie drewna. A moja żona stoi z tyłu, patrzy i niam. Już by zjadła. Ona jak ten pracownik kmerski, coś mi złapali węża, chłopaki go wzięli do resortu i potem wiesz, w ramach obrządków puścili do jeziora. Ten pracownik kmerski mówi, byli on taki smaczny byłby. A to 3,5 metra, wiesz, tona. Dobra, proszę, a jak nie, to są na ziemi, jest na ziemi telefon. I'm not single, I have honey. Is this for the time with the hand and with the meat? He met me with a hand, with a glove, mate. Would you do this? Huh? Would you do this? With hands? I wouldn't dare to touch it. You wouldn't, no? A szukasz tej królowej? Tak. No, it just this without the beard. Ona nie spierniczy? Nie, no nie lata. Ona nie lata? Znaczy, do końca nie wiem jak jest z pszczołą tą, Apis cerana, ale normalnie królowa już, gdy już jest zapłodniona, to ona już nie lata już. Okazało się, bo opowiadałem u siebie na kanale o różnicach kulturowych między Azją i Europą, że nawet rodzaj formy dowodzenia jest inny, bo w Azji masz kulturę dowodzenia z górki i w period i poszli. Stąd Ruscy mają kulturę wielkiego stepu w formie prowadzenia wojen, a na przykład w Europie masz
coś takiego, że jest dowódca, który prowadzi swoich, jakiś tam, wiesz, sierżant, kapitan, niższy oficer. I on jest jednym z nich. Jest to wzięte z etosu rycerskiego, a etos rycerski bazuje na śmierci Chrystusa na krzyżu. I ciekawe jest też to, że człowiek, który funkcjonuje w kulturze zachodniej, który musiał przemieszczać się wraz z postępującym lodowcem, że były zimy, były, wiesz, uwarunkowania klimatyczne, musiał myśleć w przód, też bardziej starał się myśleć na przyszłość i kolekcjonować czy to żarcie, czy, wiesz, tlinić, co zrobić, żeby było lepiej. I okazało się, że te uwarunkowania kulturowe nasze mają wpływ na to, jak się posługuje zwierzętami, bo na przykład, kiedy pozyskuje się miód z tych pszczół, to oni odwirowują ramki razem z czerwiem, czyli z larwami. W związku z czym jest strata, ale rzecz jest w tym, że tutaj przez cały rok ten czerw powoli odrasta, a w przypadku pszczół europejskich okres gwałtownego wzrostu populacji pszczół to jest maj, czerwiec, tak? Dobrze mówię? Gdzie? W Europie. Tak, maj, czerwiec to jest największy wzrost. A potem pszczelarz przygotowuje te pszczoły do zimy, czyli pszczelarz robi to samo, co robili nasi pradziadowie, czyli wiesz, żniwa zbierali, przygotowali się, bo wiedzieli, że będzie piździec. Więc geografia i klimat ma ogromny wpływ na uwarunkowania. I nawet te krowy tutaj, wiesz, chude, bo chude, ale są. Najgorsze, co się może stać, to spadnie deszcz. Nic więcej. Więc geografia myślenia jest inna. Zresztą jest też książka, o tym tytule polecam. Mm-hmm. Water spray. Water spray. Taki spray. Nie możemy znaleźć królowej. Królowej nie. Trzeba będzie zrobić nowe wybory. Co byś chciał, żebym ja ci podstawił co? Kapelusz jeden? Zastanawiam się, bo nie mamy czym spryskać. Nie, nie mamy. Nie ma żadnego spraya? Nie. Wody, nie? Nie mamy wody. A z ust? Splunąć. A z ust nie mamy? Z ust nie mamy. No wiesz, o co chodzi, żeby to wziąć i... Zatrzymaliśmy się na chwileczkę w miejscowym tartaku, żeby kupić drewno. No i tutaj mają taki śmieszny samochód. Samoróbkę. Znaczek oczywiście całkowicie fake. Tutaj jest miejsce dla kierowcy. No i paka. Taka ciężarówka. O, o, właśnie w tą drewno. To będę kończył. Trochę się kurzy. Jadę z transportem. Wczoraj złapane pszczoły z resortu i drewno do dżungli na farmę. Pszczoły się niestety otworzyły trochę. Tam jest luka i kilka wyleciało już. A mam nadzieję, że większość zostanie, że dojedziemy szczęśliwie z całym ładunkiem. Muszę się przenieść bardziej chyba tam. No i zjeżdżamy już w dół stoku, na farmie. Jak na razie nic z paki nie spadło, włącznie ze mną, także nie jest najgorzej. Trafił na swoje miejsce ul wreszcie. Stoi pod bananowcami w lekko zacienionym miejscu. Na razie pozamykane jest wszystko, żeby te pszczoły sobie tam w środku się ogarnęły. I kiedy będą będziesz otwierał? One są teoretycznie już otwarte. Aha. Siatkę z góry taką. Aha. Ale one już mogą wychodzić. A bo widzę właśnie, że lata kilka wokoło już. Już ja otworzyłem. Aha, no proszę, rewelacja. Są.
jakaś wyszła, ale taka słabo sobie poradziła i spadła. Poranek, Misza już w gotowości do powrotu do dżungli, a tutaj z tyłu kompan. Brawo, Misza. Szalik, pies, załogi pancerne. Misza wraca do dżungli. Ale nie sam, oczywiście. Bo z Miszą jedzie ten oto obywatel. Szalik. Paka, Misza. Adam się szykuje do wyjazdu również, ale motor nie chce się szykować z nim. O! Ja podkręciłem go tu do góry. Trzymaj i zapalaj. O, trzymał i zapalał. Jak trzymał? Nie pojedzie. Pojechali. W międzyczasie Misza jeszcze na chwilę wrócił, więc pojechali razem. Shark? Jabłko. No, to chyba jest delfin bardziej niż shark, tak mi się wydaje, ale... Super, kochanie. Apple. Apple and banana. Fajne. Dobra, kochanie. Proszę jabłuszko z powrotem. Wygląda trochę tak słabo. To już koniec odcinka tutaj w Ratanakiri. Może nie koniec samego odcinka, ale mojego pobytu z Tarą Kijuny. Wracamy do stolicy. Przed nami 10 godzin podróży, ponieważ już prawie 10, więc będziemy się już zwijali. Bardzo dziękujemy Marcinowi za hospitalizację, było wspaniale, czyli hospitality w sensie gościnę, staropolską gościnę. Bardzo fajnie spędzony czas, udało się zrealizować parę rzeczy, które żeśmy zaplanowali. Nie wszystko jeszcze, ale to dobrze, bo lepiej taki niedosyt mały zostawić, dzięki czemu jest po co znowuż wrócić, no i się spotkać. Zawsze jest po co się spotykać z Marcinem, bo to jest wyjątkowo ciekawa osoba i bardzo fajnie się z nią spędza czas. Nie dopięliśmy jeszcze wszystkich szczegółów w kwestiach różnych naszych, ale to jest, można zrobić jeszcze będzie zdalnie. A teraz co? Teraz żegnamy się z tym przepięknym miejscem. Uwaga, bo będzie słońce. Będzie świeciło po oczkach troszkę. Piękny widok. Mniej piękny widok, bo ja. No i dobra, do samochodu i wracamy do stolicy. Johnny, jedziemy, chodź. Chodź, Junku, jedziemy. Slide, chodź, jedziemy. Jedziemy do domku już, do kotka. Okej. Brawo. Droga powrotna do Phnom Penh, zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu, jak w drodze do Ratanakiri. Sobie coś przetrącą, a ja idę, korzystając z bliskości banku, idę do bankomatu. Tak się wozi. Toyota Camry, wersja bagażowa. Pan załadowany pod korek. Pola wracają batowy. W drodze powrotnej jedziemy do stołu.
cart onto National Road 8. Continue for 2 kilometers. Dojechaliśmy już do Phnom Penh, dojechaliśmy do domu. To najlepsze miejsce, żeby odcinek zakończyć, i to właśnie czynię. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam Was bardzo serdecznie na odcinek kolejny już z Phnom Penh. Miłego popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się. No i mam nadzieję, że do zobaczenia.